Zadanie ciasto. Na wejściu mamy podane n kawałków ciast. Każdy kawałek ciasta charakteryzuje się tym, że ma swoją smakowitość oraz swój poziom koloru. I teraz z tych n kawałków ciast chcemy wybrać podzbiór m kawałków i ułożyć go w taki sposób, żeby zmaksymalizować jego pyszność. Pyszność tortu liczymy w ten sposób, że sumujemy wartości smakowitości wszystkich kawałków, a od tego odejmujemy sumę różnic pomiędzy kolorami sąsiednich kawałków. Na przykład w tym przypadku, kiedy będziemy mieć tort złożony z trzech takich kawałków, nasza pyszność będzie równa 2 plus 4 plus 6 minus różnica pomiędzy tymi dwoma kolorami, czyli 2 minus 1, czyli 1, minus różnica między tymi dwoma, czyli 2, oraz różnica między tymi dwoma, czyli 3. Nasza odpowiedź to 6. I faktycznie wybór takich kawałków ciast jest optymalny dla podanych danych wyjściowych. Pierwsza obserwacja jest taka, że nieważne od tego, jaki podzbiór m kawałków ciast wybierzemy, to zawsze opłaca nam się je ułożyć w rosnącej kolejności lub w malejącej po kolorach. No bo zauważmy, że to, jakie one mają wartości, nie ma znaczenia, jeżeli są wybrane w cieście, bo wartości ich smakowitości po prostu dodają się do naszej pyszności. Ale różnice między... tak naprawdę w kolejności mają znaczenie tylko różnice między tymi kolorami. No to dajmy na to, spójrzmy na wykres, ile będzie równa nasza... ile będzie równa suma różnic pomiędzy smakami danych kawałków ciast w zależności od tego, jakie ułożymy. Niech to będzie wykres, w którym na osi poziomej będziemy trzymać kolejne kawałki ciasta, a oś pionowa będzie nam mówić o tym, jaki jest kolor tego ciasta względem naszego początkowego kawałka. No i ja to narysowałem tak, że podniosłem tą oś do poziomu koloru naszego początkowego kawałka, no bo tak naprawdę nie ma znaczenia. Ten wykres będzie bardzo podobny niezależnie od tego, gdzie będę miał tą oś, tak? No bo dajmy na to, że to byłby, tak jakby tutaj byłaby moja oś, no to on będzie po prostu przesunięty w dół. Więc ja zrobiłem tak, żeby wszystkie wartości były co najmniej na zerze. A raczej co najmniej nad osią. No to teraz zauważmy, że ta suma różnic między tymi smakowitościami to jest suma odległości między kolejnymi punktami na tym wykresie, tak? No ja twierdzę, że optymalnie będzie, jeżeli te punkty będą posortowane rosnąco lub malejąco. W naszym przypadku bez straty ogólności dajmy na to, że będzie to rosnąco. Zauważmy, że te punkty z tego naszego wykresu moglibyśmy zrzutować na taką prostą. I teraz spójrzmy na tą sumę różnic kolorów pomiędzy sąsiednimi kawałkami ciast. Tutaj ta suma to jest jakaś odległość od tej osi do tego punktu, plus ta odległość, plus potem znowu ta sama odległość i jeszcze trochę, plus potem jakieś kolejne odległości. Zauważmy, że jeżeli wszystko rzutujemy na taką prostą, to całkowita suma różnic między tymi kawałkami to będzie po prostu dwukrotnie wysokość tego punktu, tego kawałka, czyli tak naprawdę dwa razy różnica pomiędzy największym kawałkiem, czy tam kawałkiem o największym poziomie koloru, a pomiędzy tym kawałkiem o najmniejszym poziomie koloru, tak? I to widać, jeżeli to się zrzutuje wszystko na tą prostą, to widać, że faktycznie tutaj jeszcze kilka razy dodajemy niepotrzebnie różnicy tych kolorów, czego nie musielibyśmy zrobić, gdybyśmy zamienili miejscami te kawałki. Zatem z naszej obserwacji wynika, że to, co możemy zrobić, to ten ciąg, który dostajemy na wejściu, tych par liczb, możemy od razu posortować według kolorów danych kawałków ciast. Oraz to, co możemy zrobić od razu na wstępie, to pomnożyć wszystkie te kolory razy 2. Wtedy obliczając sumę różnic kolorów między sąsiednimi kawałkami, możemy po prostu odejmować kolor kawałka o największym poziomie koloru od koloru kawałka o najmniejszym poziomie koloru, tak? To już to od razu zmienię. Tu będzie 2, 4, 8, 16 i 32. Tak? No dobra, no to dajmy na to, że wybraliśmy trzy kawałki, na przykład ten, ten i ten. No to jego pyszność
będzie równa 2 plus 4 plus 8 plus 2 minus 16, albo minus 16 minus 2. Tak, czyli w naszym wypadku to będzie równe 0. Zastanówmy się nad rozwiązaniem, które będzie działać w czasie n kwadrat log n, czyli powinno przechodzić pierwsze podzadanie. Zauważmy, że to, co teraz będziemy robić, to będziemy tak naprawdę działać na ciągu tych kawałków ciast. I pytanie jest takie, jak wybrać z jakiegoś podciągu m kawałków tak, żeby to m kawałków tworzyło jak najlepszy tort? Jeżeli mamy już wybrany, który kawałek to będzie ten kawałek o najmniejszym poziomie koloru i który to będzie kawałek o tym najwyższym poziomie koloru, no teraz chcemy na pewno stąd wybrać m minus 2 kawałki o najlepszej wartości, o tej najlepszej smakowitości, tak? No bo widzimy, że wtedy tort, który stąd utworzymy, zmaksymalizujemy ten pierwszy czynnik, ten pierwszy składnik tej sumy, którą chcemy maksymalizować, a druga pozostanie bez zmian, no bo ta druga zależy tylko od tych krańcowych kawałków ciast. Ok? No to widzimy, że możemy teraz zastosować podejście dynamiczne i to, co będziemy robić, to dla każdego lewego końca, przy czym zakładam, że ciasta są posortowane według koloru rosnąco od lewej do prawej, no teraz dla każdego lewego kawałka ciasta chcemy znaleźć najlepszy prawy koniec. No to jak będziemy to robić? Przechodzimy do, zaczynając od jakiegoś indeksu L, przechodzimy do indeksu L plus M, no bo co najmniej z takiego segmentu możemy wybrać M kawałków, a nie to będzie L plus M minus 1. Potrzebujemy co najmniej takiego segmentu, żeby wybrać co najmniej M kawałków i będziemy się potem iterować dalej. No i potrzebujemy jakiejś struktury, która będzie dawała nam M najlepszych kawałków ciast, a raczej M plus 2 najlepsze kawałki, no bo wiemy, że na pewno musimy wziąć L ty kawałek i krańcowy kawałek, który w danym momencie rozpatrzamy. No to co możemy robić, to iterując się z jednego kawałka na następny, jego smakowitość wrzucać na jakiegoś multiseta i usuwać wtedy z tego multiseta najmniejszą wartość, która na tym multisecie jest i w ten sposób trzymać jeszcze całą sumę wszystkich smakowitości. Wtedy nasz algorytm będzie miał złożoność n kwadrat log n, no bo mamy n kwadrat segmentów, które będziemy sprawdzać. No i dla każdego segmentu będziemy musieli wykonywać jakąś operację na multisecie, co kosztuje nas logarytmicznie dużo. Takie rozwiązanie powinno otrzymać od 20 do 40 punktów. Zdefiniujmy sobie kilka funkcji. Niech f od i od j to najlepszy wynik na przedziale od i do j. Przy czym zakładamy, że bierzemy na pewno i ty, i j kawałek. Tak? To są te skrajne kawałki, które bierzemy. No zauważmy, że tak naprawdę w naszym zadaniu właśnie chcemy znaleźć takie i takie j, dla których ta funkcja ma największą wartość. Niech opt od i to jest takie j, że f od i od j jest maksymalnie duże dla danego i. Czyli to jest po prostu ten indeks, to ten kawałek ciasta, który jest tym krańcowym dla naszego danego i w tym naszym optymalnym rozwiązaniu. Niech w od i od j od s to suma smakowitości s kawałków o najwyższych wartościach na przedziale od i do j. Tak? Czyli jak mamy te ciasta i dajmy na to, że tu jest i, tu jest j, to co nam mówi w od i od j od s na tym przedziale, to jaka jest suma s najsmaczniejszych kawałków na tym przedziale? A bierzesz i j, czy nie? Tak, z i j włącznie. Dlatego tam pisałem, są kwadratowe nawiasy, to mam na myśli to, że to jest włącznie z i z j. A nie, i j nie są koniecznie w tej sumie, bo to niekoniecznie są najlepsze kawałki tej sumy. To nie ma znaczenia. No i teraz spójrzmy na s od i od j od l. Niech to będzie suma smakowitości kawałków z przedziału od j plus 1 do j plus l w
wchodzących w optymalne rozwiązanie na przedziale od i do j plus l. Czyli teraz nie nasze j jest naszym końcem najlepszego rozwiązania dla i, tylko jakieś j plus l. I to, co nam mówi s od i od j plus l, to jest suma tych kawałków, które wchodzą w optymalne rozwiązanie na przedziale od i do j plus l, ale tylko z tego przedziału. Ok? Czyli j jest po prostu takim naszym rozgranicznikiem w tym przedziale od i do j plus l. I chcemy po prostu wziąć wszystkie najlepsze kawałki z tej strony, które będą wchodzić w skład optymalnego rozwiązania. No i teraz niech kanter od i od j plus l to będzie liczba tych kawałków, które w tym segmencie tego całego segmentu wchodzą w optymalne rozwiązanie. Dochodzi jedna poprawka, ponieważ w od i od j od s to nie będzie suma smakowitości kawałków o najwyższych wartościach na danym przedziale, tylko to będzie suma smakowitości s kawałków o najniższych wartościach na przedziale i od j, ale które wchodzą w skład optymalnego rozwiązania dla i w opt. Nie, przepraszam, w f od i od j. OK? Czyli w od i od j od s to jest suma kawałków, które mają tą najgorszą wartość na tym przedziale od i od j, ale które wchodzą w skład tego optymalnego rozwiązania, czyli że chcemy je brać. Dobra. To, co chciałbym udowodnić, to że optymalne rozwiązanie dla i, to znaczy indeks optymalnego rozwiązania dla i, jest mniejszy równy od indeksu optymalnego rozwiązania dla i plus 1. Bo chciałbym powiedzieć, że moje optymalne rozwiązanie dla i plus 1 musi być co najmniej kończyć się w tym miejscu, co moje rozwiązanie dla poprzedniego i. OK? No to udowodnimy to nie wprost. Załóżmy, że tak nie jest. Załóżmy, że dla i plus 1 do j jest ten przedział, na którym jest to optymalne rozwiązanie dla naszego i plus 1, a dla naszego i ono kończy się dopiero na jakiś j plus l. Czyli mamy l dodatkowych kawałków, które bierzemy w tym rozwiązaniu na od i do j plus l. No to spójrzmy na ten segment tutaj. Tak? No to okazuje się, że dla jakiejś tej wartości wyniku na przedziale od i do j opłaca się jeszcze dodać te l kawałków tutaj, tak? No i w takim razie, korzystając z tych funkcji, które napisaliśmy wcześniej, co z tego wynika, że opłacało się nam to dodać? To znaczy, w takim razie, korzystając z tych naszych funkcji, z faktu, że skoro opłaca nam się wziąć ten kawałek tutaj, a raczej kawałki stąd i dodać je do, zmienić je z kilkoma innymi kawałkami tutaj z tego przedziału, to znaczy, że suma tych kawałków stąd, które wchodzą w skład tego optymalnego rozwiązania od i do j plus l, musi być większa od różnicy kolorów tych kawałków na tym przedziale, od tych skrajnych kawałków na tym przedziale i od sumy najsłabszych kawałków, czy tam tych kawałków o najmniejszej wartości na tym przedziale od i do j. No i tak musi być, no bo skoro opłaca nam się je wziąć, to nie dość, że one muszą mieć sumę większą od tego w tutaj, czyli od tych, powiedzmy, że wzięliśmy ich s, tak? Wzięliśmy s kawałków stąd, no to ich suma musi być większa od sumy s najsłabszych kawałków z tego przedziału. No i jeszcze do tego muszą być lepsze od różnicy kolorów tych dwóch skrajnych kawałków, tak? Kolejna nierówność, która jest na pewno prawdziwa, to to, że suma najsłabszych kawałków na przedziale s najsłabszych kawałków na przedziale od i do j jest na pewno większa od sumy s najgorszych kawałków na przedziale od i plus 1 do j. No i to wynika z tego, że po prostu na tym przedziale mamy o jeden mniej kawałek, więc to jest o jeden mniej potencjalny kawałek, który mógłby wchodzić w tę sumę. No i zauważmy, że tą nierówność moglibyśmy podstawić tutaj. W takim razie, ja tutaj zrobię coś takiego. To jest większe równe od c od j plus l minus c od j plus ta część. No zauważmy, że na tym naszym rysunku
Ta wartość to była suma najsłabszych kawałków tutaj, czyli na tym przedziale, na którym zauważyliśmy, że jest optymalny dla naszego przedziału od i plus 1 do j. No ale z tej nierówności wynika, że te kawałki, które są tutaj, bardziej opłaca nam się wziąć niż najsłabsze kawałki stąd. Jeszcze do tego przebiją tą różnicę koloru ciast tutaj i tutaj. No to co z tego wynika? Z tego wynika, że f od i plus 1 do j plus l jest większa od f od i plus 1 do j. No ale założyliśmy nie wprost, że j to jest optymalne rozwiązanie dla naszego i plus 1. Tak? W takim razie dowiedzieliśmy się wprost, że ta nierówność jest prawdziwa. Udowodniliśmy sobie, że optymalne rozwiązanie dla jakiegoś kawałka i, że ten koniec przedziału dla jakiegoś kawałka i optymalny jest co najmniej taki, jak ten dla następnego kawałka. Dla każdego i. To, co możemy teraz zrobić, to cofnąć się do naszego rozwiązania kwadratowego, którego wcześniej przedstawiłem, i wykorzystać na nią sztuczkę, która nazywa się divide and conquer. Na czym ona polega? To, co chcemy zrobić, to najpierw policzyć optymalne rozwiązanie dla jakiegoś środkowego kawałka ciasta na całym naszym przedziale. To, co chcemy znaleźć, to znaleźć opt od m. No to dajmy na to, że to opt od m jest gdzieś tu. Okay. No teraz zauważmy, że dla wszystkich indeksów przed m ich optymalne rozwiązanie na pewno kończy się przed tym opt od m, a dla wszystkich indeksów po m ich rozwiązanie na pewno kończy się tutaj. Tak? No czyli jaką informację dostaliśmy? Dostaliśmy informację, że dla wszystkich kawałków tutaj tak naprawdę nie musimy się już iterować po wszystkich możliwych końcach przedziałów, tylko chcemy się iterować po tych końcach przedziałów od op do m do końca, tak? I tak samo w tę stronę. Dla tych kawałków tutaj będziemy się iterować co najwyżej do op do m, no bo dalej już nie ma sensu. Bo to wszystko wynika z tej nierówności, którą wcześniej udowodniliśmy. No jak będziemy to robić? Niech nasze m to jest środek aktualnie rozważanego przedziału. I dla niego w ten sposób, jaki przedstawiłem w rozwiązaniu kwadratowym, szukamy tego op do m, a potem rozbijamy się na dwa przedziały. Jeden po prawej stronie i drugi po lewej stronie tego naszego m. I dla nich rekurencyjnie szukamy odpowiedzi znowu dla środkowych elementów danego przedziału. No, niech to będą na przykład te elementy. Tak? No to co się stało? Najpierw mieliśmy jakiś taki przedział, gdzie optymalne rozwiązania w zasadzie mieściły się na całym tym przedziale. Nie? To może narysuję to przerywanymi kreskami. To na samym początku mamy taki przedział, dla którego chcemy policzyć dla jakiegoś środkowego elementu, jego opta. Dajmy na to, że on jest tu. No teraz rozbijamy się na dwa przedziały. Jeden będzie jedną połową tego środka, a drugi będzie drugą połową, połową drugiego odcinka. No teraz zauważmy, że dla tych środków, niech to będzie tu bardziej, dla tego środka nie będziemy się iterować po całym przedziale, od początku do końca, po wszystkich możliwych końcówkach, tylko będziemy się iterować tylko po tym opcie naszego początkowego ema, a dla tych będziemy się iterować tylko po tych przed tym optem. Teraz, kiedy policzymy opta dla tych przedziałów, dajmy na to, że dla tego to będzie kwadracik, tu będzie trójkącik, dajmy na to, że dla tego trójkącika to będzie gdzieś tutaj, dla tego kwadracika to będzie gdzieś tu. To teraz co się stanie? Teraz się rozbijemy na cztery przedziały, tak? Jeden tutaj, dajmy na to, że tu jest środek. Drugi tutaj, tu jest środek. Teraz tutaj się rozbijamy na kolejne przedziały. Tu jest środek. Tu jest środek. Dobra. No to zauważmy, że teraz dla tego przedziału, no nie opłaca nam się sprawdzać dalej niż ten kwadracik. No to gdzie będziemy sprawdzać optymalne rozwiązanie
dla tych przedziałów, no to te przedziały tak jakby wywodzą się z tego przedziału, więc dla tego środka nie opłaca nam się dalej patrzeć niż kwadracik, no bo to jest opt od tego poprzedniego środka, więc dla niego będziemy patrzeć maksymalnie tutaj. A dla tego przedziału nie opłaca nam się patrzeć dalej niż ten przedział, no ale wiemy, że nie opłaca nam się patrzeć też dalej niż ten przedział. Tak? No bo dla niego albo nawet i ten przedział. No bo wiemy, że on się zaczyna przed tym punktem, więc musi się też kończyć, jego opt na pewno nie będzie później niż ten punkt, więc tutaj patrzymy tylko tu. Tak samo dalej dla tych odcinków robimy analogicznie. Będziemy patrzeć dla tego punktu tylko na ten przedział, a dla tego punktu tylko na ten przedział. No to nie wiem, czy widzicie, ale za każdym razem te przedziały, na które będziemy patrzeć dla danych punktów, suma tych przedziałów nie jest większa niż długość całego początkowego przedziału, czy tam długość całego początkowego ciągu. A ile będzie tych poziomów, na które się rozbijemy? No w każdym poziomie mamy dwukrotnie więcej punktów, które będziemy rozważać. W takim razie, kiedy dojdziemy już do samego końca, no ile będzie tych poziomów? No tych poziomów będzie log z n. Tak? I dla każdego poziomu przejdziemy po maksymalnie n kawałkach ciast. W takim razie cała złożoność tego algorytmu to będzie n log n. Przy czym tutaj jest mała uwaga. Na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba teraz pomyśleć o tym, jak wyliczać m najlepszych kawałków ciast dla danego przedziału i potem ten przedział przenosić niejako na ten następny. To znaczy, no nie chcemy za każdym razem czyścić całego multiseta, na którym coś tutaj robiliśmy i potem tworzyć następny tutaj, no bo to się znowu skwadraci. Nie będziemy tak robić. To, co możemy tutaj wykorzystać, to taką strukturę, która... No bo chcemy dostawać za każdym razem m najlepszych kawałków w danym przedziale. No to chcielibyśmy jakąś taką strukturę, która będzie miała posortowane te nasze najlepsze kawałki i będziemy tak jakby mogli włączać i wyłączać tylko te kawałki, które znajdują się w przedziale, który właśnie rozpatrzamy. Powiedziałem wcześniej, że w naszym rozwiązaniu będziemy wywoływać się rekurencyjnie na każde połówki naszych przedziałów, które właśnie rozpatrzaliśmy. Ale jednak w tym zadaniu uważam, że lepiej byłoby wykorzystać podejście iteracyjne. To znaczy to, co robimy, to rozważamy jakiś przedział, potem rozbijamy się na dwa przedziały i najpierw wykonujemy ten po lewej, a następnie ten po prawej. Dopiero wtedy rozbijamy się na kolejne przedziały i dla każdego z tych przedziałów znowu idziemy po kolei i dla każdego z tych przedziałów liczymy tego opta dla naszej środkowej wartości tego przedziału. No to dlaczego chciałbym tak robić? Spójrzmy na znowu te przedziały, dla których chcemy dla danego segmentu szukać odpowiedzi, tak? No to niech to będzie coś takiego. Tutaj się kończy, tutaj jest dla tego drugiego. A. Tu się kończy, tu jest dla tego kolejnego. Tu się kończy, tu jest dla tego kolejnego, ok? No to w każdym momencie, powiedzmy, że patrzymy teraz, jesteśmy tutaj w tym i tym miejscu i patrzymy teraz na ten j tą końcówkę. No to my chcemy wiedzieć, jakie jest m najsmakowitszych, czy tam m minus 2 najsmakowitszych kawałków na tym przedziale od i do j. Tak? I potem, przechodząc z tego j dalej, chcemy wiedzieć, ile jest teraz najsmakowitszych przedziale na tym m od j plus 1 i tak dalej, a jeszcze dojdziemy dotąd. No i teraz chcielibyśmy zrobić tak, że przechodząc dalej będziemy mogli jakoś łatwo usunąć te kawałki, które były tutaj i potem przechodzić dalej tu. No to jakbym to zrobił? To wykorzystało do tego drzewo przedziałowe z wyłączaniem i włączaniem liści. To, co chciałbym zrobić, to dla każdego wziąć kawałki ciast, posortować je malejąco i dla każdego kawałka ciasta przypisać jakiś liść w tym drzewie i wtedy pytać, moje zapytanie wyglądałoby tak, jaka jest suma na jakimś przedziale w tym drzewie, ale tylko włączonych wierzchołków. O to mi chodziło z włączonymi wierzchołkami, czyli w tych liściach już na stałe wpisana jest jakaś wartość, tylko że mogę ją wyłączać, czyli tak jakby zmienić na zero, albo włączać, czyli dawać to, co było poprzednio. No to wtedy, jeżeli mam te kawałki posortowane, no to jeżeli rozpatrzam jakiś przedział, to chciałbym, żeby na tym drzewie włączone były tylko te kawałki,
które rozpatruje dla danego przedziału, tak? No i widzicie, jaka wtedy byłaby suma tych m najlepszych kawałków? No to będzie... Pytanie jest takie, jak na danym przedziale tych ciast, tych kawałków ciast posortowanych, tak jak mówiliśmy na początku, po kolorze, a nie po ich smakowitości, jak na takim danym przedziale znaleźć m kawałków ciast o najlepszej jej smakowitości? To znaczy, tak naprawdę będziemy szukać o m-2, no bo skrajne musimy brać na pewno, ale tutaj dla uproszczenia powiem, jakby to było, gdybyśmy brali m. No to będziemy trzymać taką strukturę danych, będziemy trzymać drzewo przedziałowe, gdzie w liściach będziemy trzymać posortowane wartości wszystkich kawałków ciast i gdzieś na boku musimy trzymać taką tablicę V od I i I. No i jakąś taką tablicę, która będzie mogła nam łatwo się dostawać do i tego kawałka w tej tablicy. No i coś takiego chcemy posortować po VI malejąco i właśnie wtedy wrzucić na tą naszą strukturę. I to, co ona będzie robić, to będzie włączać lub wyłączać liście oraz w każdym wierzchołku, w każdym węźle będziemy trzymać sumę wartości, sumę smakowitości naszych synów i trzymać sumę, czy tam liczbę włączonych liści w danym przedziale, ok? Czyli na przykład dla takiego przedziału i w ogóle dla takiego ciągu będziemy mieć takie drzewo przedziałowe z takimi liśćmi, czyli mamy 15 włączoną, 14 włączoną, trójkę, jedynkę i dwójkę. No i wtedy w węzłach utworzą się takie wartości. No i teraz, jeśli chcemy znaleźć m najlepszych wartości na tym naszym przedziale, dajmy na to, że m to jest 3, albo dajmy na to, że to jest 4, no to to, co będziemy robić, to przechodzić od góry po tym drzewie. No i najpierw spojrzymy, czy będąc w jakimś węzle, patrzymy najpierw na jego lewego syna i patrzymy, czy w nim się pali, czy tam jest włączonych co najmniej to m nasze rozważane wierzchołków. Jeśli tak, no to to są na razie najlepsze wartości, jakie możemy wziąć. Więc spójrzmy, że tu mamy 2 zapalone wierzchołki, a chcemy 4. Czyli na pewno wszystkie zapalone wierzchołki stąd chcemy wziąć. Czyli do naszej jakiejś tam tymczasowej sumy dodajemy to 29 i przechodzimy do prawego syna. Ok? No to teraz od naszego 4, od tego naszego początkowego m odejmujemy 2 i dostajemy 2. Czyli teraz z tego przedziału, który obejmuje ten węzeł, chcemy wybrać 2 najlepsze zapalone kawałki, tak? No to widzimy, że to możemy robić rekurencyjnie, to możemy też po prostu iteracyjnie przechodzić. No i teraz szukamy dla tego przedziału 2 najlepszych kawałków, tak? No znowu, patrzymy tutaj i patrzymy, czy to m kawałków, to jest teraz nasze m, jest zapalonych. No widzimy, że tak, więc do naszej sumy dodajemy to 3 i znowu przechodzimy w prawo. Ok? No dobra. I teraz dajmy na to, że to jest wyłączone, a ta jedynka pozostaje włączona. Ok? No to przed chwilą, dodając tą trójkę i jedynkę, już mamy jeden kolejny wierzchołek, więc odejmujemy jeden i zostaje nam, że jeszcze chcemy jeden wierzchołek dodać do tej naszej sumy. No to widzimy, że przechodząc do tego syna, widzimy, że tutaj po tej stronie jest 0 zapalonych już liści. W takim razie chcemy iść w prawo, nie? No i właśnie idąc w prawo już zostaje nam tylko jeden wybór. No to jeśli tutaj jest 0, no to tak naprawdę nie ma znaczenia. Po prostu musimy iść w prawo, no i dodać tą wartość, która jest tutaj, no i już wtedy dodamy, już mamy tyle wierzchołków, ile chcieliśmy. Jeszcze na samym wstępie nie wiemy w zasadzie, czy w ogóle m wierzchołków się świeci, tak? Jeżeli m wierzchołków się nie świeci, to znaczy, że zaczynając od tego naszego i jeszcze nie przeszliśmy takiego przedziału, który w ogóle jest sensowny do rozpatrzania, no bo potrzebujemy co najmniej m kawałków, tak? Więc na samym wstępie, kiedy to robimy, możemy sprawdzić, czy w rucie, czy w korzeniu pali się co najmniej to m kawałków, nie? Których szukamy. No bo jeśli się nie pali, no to nie będziemy tego brać. No dobra. Jak to się ma do naszego rozwiązania? Tak jak mówiłem, chcielibyśmy iść iteracyjnie po tych przedziałach, po kolei. No i teraz widzimy, że zaczynając od jakiegoś wierzchołka i idąc aż do tego miejsca, w którym chcemy dodać jakiś wierzchołek, w sensie, kiedy już jesteśmy na tym przedziale, który zaczynamy rozpatrzeć, czy on jest optymalny, no to za każdym razem tak naprawdę mamy 2 wskaźniki. Jeden to jest początek naszego przedziału, a drugi to jest koniec.
No to przechodząc w prawo, rozpatrzając taki przedział, chcemy dodać ten wierzchołek, który jest w tym miejscu i zapalić jego bit, nie? Zapalić jego miejsce w drzewie przedziałowym. A kiedy będziemy chcieli, dajmy na to, że już doszliśmy do końca tego przedziału, doszliśmy tutaj, no i teraz chcemy znaleźć rozwiązanie dla tego środka przedziału, więc tak naprawdę ten wskaźnik z lewej będziemy przesuwać aż tutaj, nie? No i przesuwając ten wskaźnik tutaj, będziemy gasić wszystkie wartości stąd. Dobra? No i widzimy, że ten wskaźnik przesunie się o co najwyżej n miejsc i ten wskaźnik przesunie się o co najwyżej n miejsc. W takim razie dla takiego jednego, dla takiego jednego poziomu tych iteracji, tego szukania wyniku dla tych środków przedziałów, wykonamy n log n operacji, tak? A tak jak mówiłem wcześniej, wszystkich przedziałów jest log n. W takim razie całe nasze rozwiązanie będzie rzędu o od n log kwadrat n.